czytaliście książki Przygody Tomka Sawyera, toście o mnie nie słyszeli. Ale to nieważne. Książkę napisał Mark Twain i tak z grubsza opowiedział w niej prawdę. No może od czasu do czasu troszeczkę coś upiększył, ale ogólnie opisał wszystko tak, jak było. Tamta książka kończy się tym, że Tomek i ja znaleźliśmy pieniądze, które rozbójnicy schowali w pieczarze i staliśmy się bogaczami. Wypadło po 6 tysięcy na łebka i to w złocie. Jak wszystko sypaliśmy na kupę, wyglądało to naprawdę niesamowicie. Wdowa Douglas, która mnie ustanowiła mnie, jak to ona mówi, usywilizować. Ale mnie ciężko było tak siedzieć kołkiem w jej domu. No więc kiedy nie mogłem już dłużej wytrzymać, dawałem go. Wkładałem stare ubranie, pleciony kapelinder i znów byłem wolny i szczęśliwy. Ale Tomek Sawyer wytropił mnie w końcu i powiedział, że zakłada bandę rozbójników, że jak wrócę do wdowy i będę się dobrze prowadził, to mnie do tej bandy przyjmie. Więc wróciłem. Wdowa rozpłakała się na mój widok i zaczęła coś nawijać o zbłąkanych owieczkach i takich tam różnych. Musiałem znów włożyć nowe ubranie. Pociłem się w nim jak mysz. To nie jej brat, ani swat, ani żadnego z niego pożytku, bo wykitował, a mnie potępia, bo robi coś, co jest przyjemne. Że sama lubi zafundować sobie niuch tabaki. I to jest w porządku. Tylko dlatego, że robi to on. Prowadziła się wtedy do niej siostra. Chuda jak szczapa, stara panna z okularami na nosie. I z punktu zabrała się do nas elementarzy. Maglowała mi blisko godzinę. Potem stosowała ją wdowa. Myślałem, że nie zdzierżę. Przez kolejną godzinę było nudno jak ja. Więc zacząłem się wiercić. A panna Watson bez przerwy derał. Nie kładź tam do Huckleberry! Nie gardźcie Huckleberry! Siedź prosto! Nie przeciągaj się i nie ziewaj tak Huckleberry! Dlaczego nie zachowuje się grzeczny chłopiec? No właśnie! Panna Watson truła mi tak i truła, a śmiałam tego wszystkiego serdecznie dosyć.